Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj draft z ikonami, legendami DX United. No i do tego, moi drodzy, to oznacza jedno. Wleciał pierwszy wspólny TikTok z PLKD. Linki do tego znajdziecie w opisie. No i pamiętajcie, został tydzień na zgłoszenia do FIFA Mam Talent, gdzie do wygrania macie konsolę nowej generacji i fotel Diablo Chairs. Zaczynamy! Okej, dobra, to zróbmy ten drafcik, ułożymy coś ciekawego. Formacja 4-2-3-1, chyba jedyna ciekawa. 4-4-2 zbyt defensywna. Ach, dobra, niech jest to 4-2-3-1. I pewnie będzie mnóstwo skrzydłowych, wokół których będzie ciężko to zbudować na początek. Ronaldo, Neymar. Ach, no to... Dobra, wezmę Cristiano Ronaldo, bo jest Bruno Fernandes teraz w nowym TOTW. I jeżeli ten Bruno Fernandes by nam wyleciał... O, ale na razie Bruno Fernandes nam nie jest potrzebny, bo jest Gheorghe Hagi. 89, okej. To już jest dobry znak, to już jest dobry znak. Ale nie ukrywam, że chciałbym tutaj trafić Bruno Fernandesza, Informa, tego najnowszego, a może i nawet nie najnowszego, ale żeby ten Bruno wyleciał. Tutaj troszkę większy problem. Wezmę Fodena, ale to jest taka bardziej karta raczej bez historii. SPD, Kimiś i Kante, Bundesligi nie widzę, Francja, Kante, zawsze coś tam można skleić z tym. Nelo, Inform Hernandeza chociażby. Albo właśnie Mendy, Niech będzie ten Mendy. Pod Francję to sobie zbudujemy. O, jest ten Opara. Kurczę, będzie ciężko go zgrać, ale wezmę go, bo może jeszcze jakaś ikona mi go fajnie połączy. Na bramkę biorę Ter Stegena. Kurtułą dużo gram, Ter Stegena praktycznie w ogóle. Każda z tych kart jest dosłownie... niegrywalna. Kurczaczek pieczony. Dobra, no bez znaczenia, po to overall. 7-6 po prostu wezmę. No to lecimy dalej, na SPD-ku. Steven Gerrard! Damian! Czy ty chcesz przyjechać teraz do mnie i zagrać ten draft? Oto jest pytanie. Stevie G. Pierwszy raz będę grał Stevenem Gerrardem. Okej. Ciekawe, Do tego ma katalizator, może sobie poradzi. Ile ma tych cech, no. Ładnie, no zobaczymy. Ale to jest dobry znak dla Opary, bo teraz Opara ma szansę tutaj jakieś zgranie lepsze ugrać. Na PO Dumfries, Florencji, Quadrado. Jednak Opara i tak nie będzie miał, bo musiał mieć dwie ikony. Kurczę, musiałabyś ikona na sio, żeby ten coś tam miał. No bramce nie leci, czekajcie, kogo tutaj wybierzemy teraz? Jak... Niech jest Janusz Quadrado, chociaż mogłem poczekać z jego lepszą wersją też. No ale skoro trochę tej ligi... O, tutaj niech będzie Jan Oblak. O, w sumie można go też wsadzić do składu, ale zobaczymy. Zuma. No, ten Francuz na SIO to ma sens. Trzeba tego Zuma wybrać, tym bardziej, że ma cień. No i taki trójkącik Francuzów. To mi się podoba. Do tego Laporte dochodzi. I João Cancelo. Z Oparą będzie ciężko zgranie zrobić, nie oszukujmy się. Mam dylemat, Ale chyba wezmę Cancelo i będę chciał przetestować na tego Oparę. Na tego Oparę będę chciał przetestować bez grania. No to jest karta dosyć ciekawa. I na pewno warta przetestowania. No dobra, ale szukamy dalej. Ten Bruno Fernandes to jest taki zawodnik, którego potrzebujemy. Tutaj Marcus Rashford na początek, na ten moment wchodziłby za Fodena. Jeżeli faktycznie tego Bruno Fernandesza nie dostaniemy, no to ten Rashford za Fodena, zmiana na starcie jak najbardziej realna. Ale jeszcze coś tutaj próbujemy. James, Coutinho. Bez historii. Nie wiem, czy tego Jamesa bym nie wolał. No takie typowe SPO, to środkowe, gdzie nie trzeba biegać, a rozdzielać podania. Jeszcze Neymarito. No i panie kochany, ten skład nabiera rumieńców niczym ja, widzący mnóstwo kartonów pączków. No ale dobra, tutaj Enwa Kame. No i trzy karty do końca. Icardi, Florencji. Niech jestem Florencji, Icardi mi tak za wiele nie zrobimy. Dwie karty do końca. Niech jest Suso i na koniec... Szkoda, że tego Bruno nie ma, chyba że... W ostatnim wyborze też nie będzie. Sydney i Enzonzi. Okej, dobra. Bez historii. Bez historii wybieramy. No dobra, jeszcze menedżer, ale powiem wam, że z tego drafta możemy coś ciekawego wyciągnąć na pewno. Raz. Steven Gerrard i Gheorghe Hagi, z czego Gerrardem będę grał pierwszy raz. Do tego jest pan Opara. Jest Cristiano Ronaldo. Jest, słuchajcie, Neymarito. Jak najbardziej okej. Jak najbardziej okej. No i zmiany na początku. Mam trochę dylemat, ale chyba Hadzi pójdzie na lewe skrzydło. Radzia będzie na tym SPO, a na prawe skrzydło będziemy wpuszczać Neymarka. W drugiej połowie pewnie wejdzie Rashford za Radzie Naingolana. Hadzi zostanie przesunięty na środkowe SPO i tak pewnie będziemy grali tym składem. Tak to wygląda, tak to wygląda. Wow, składzik pierwszego rywala. Zanetti leci w draftach, okej. No ten Zanetti by mi się przydał do tego składu, nie ukrywam. Zrobiłby tutaj robotę pod kątem zgrania. Natomiast jest Zaha, jest Salah, jest Sterling, Pogba. Fajna paczka. Fajna paczka, ale lecimy z nim. Lecimy. Zobaczmy, Cristiano Ronaldo. Ależ przejście! Broni Waclik. I teraz Nainggolan wypuszcza Ronaldo. No to może być 1-0. Zobacz. Nieważne. O nie! Kanał założony radzi Nainggolanowi. Ale broni Janek Oblak na 4 zgrania. Teraz Steven Gerrard do Radja Nainggolana. Radja Nainggolan, Ronaldo! 1-0. Ładna akcja. Real Sports i man prowadzenia. Neymar, Radja Nainggolan i 2-0. Watnik prawie to miał, ale powiem wam, że ten Radja Nainggolan bardzo przyjemnie chodzi w środku pola. Jestem ciekaw, jaką wartość ma kartę Belg, bo naprawdę jest kocurem. Bardzo przyjemnie się gra. Nawet bym powiedział, nie spodziewałem się, że aż tak pozytywnie. Ale próbowałem. Widzowie. O, ale teraz ładnie Salah przeszedł. To musi być 2. Tak jest, 2-0. Ale moja wina, ja się źle zachowałem w defensywie. Zasłużony gol dla rywala. No, ale powiem wam, brakuje mi trochę tego Neymarka na SPO. I teraz właśnie Neymar w swoim stylu. Akcja firmowa by Rayo Esports. Ronaldo, słupek, chodzi, lewa noga! Czy to był strzał do tortu? Zuma czy Anthony Martial? Ależ Martial się przestraszył. Jest tu Opara. Ależ teraz ładnie znalazł i będzie wyrównanie 2-2. Zobaczmy Neymar. No i pięknie, 3-2, ale bardzo pasywnie zagrał rywal w defensywie. No i wykorzystaliśmy to. Mamy to, wracamy do góry. Teraz João Cancelo. Marcus Rashford. Dawaj Mariusz, tam jest Ronaldo, broni Waclik, Neymar, broni Waclik. Mogło być po meczu. 84 minuta, tak rywal będzie miał szansę na wyrównanie. Steven Gerrard, ależ agresja. Para też, coś nie wyszło. Nie trafiamy, N'Golo Kante, ależ tutaj idą. Jak przecinaki, teraz Steven Gerrard. Do Mariusza Rashforda, kolejna szansa. Rashford pięknie traci piłkę. Dobra, wygrywamy ostatecznie 3-2, ale trochę emocji było, natomiast tyle niewykorzystanych sytuacji mieliśmy. No i potem to się zemściło, że nawet rywal zrobił remis. Dobra, skład kolejnego rywala. I zobaczymy, czy tego Kurzałę będzie zmieniał. Środek pola taki średni jest Ronaldo, na niego trzeba uważać najbardziej. Ale mnie skosił parówczak jeden. N'Golo Kante. Gheorghe Hagi, tam Ronaldo wchodzi. Oj, Varan, to będzie gol, nie ma! Jeszcze Hagi, jeszcze Mendy. Gheorghe, zobaczmy, co wymyśli Gheorghe Hagi. Gheorghe. Ależ tam był piękny samobój prawie. No i teraz Hagi będzie musiał udowodnić tutaj, kto tu rządzi. Ale tymczasem Portugalczyk pokazuje, że to on rozdaje karty. 1-0 dla Rayo Esports. Cristiano Ronaldo. Gheorghe Hagi ma lewą nogę lepszą. No i... chyba nie do końca. Ale jeszcze jest Neymar, zobaczmy, Neymar na prawą nogę, broni Schmeichel, niczym ikona, niczym jego ojciec Peter, tym razem Kasper. Ojej, ale piła piękna, nice. Z przypadku trochę, pierwsza akcja rywala, mam remis. Zobaczmy Neymar. O Jezus. Samba w wykonaniu Rayo. Mamy to 2-1. Nice, to było nice. Dobra, Hagi. Cristiano Ronaldo, to może być kropka na D. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, niczym w FIFA 19. La krokieta, 3-1. O, i mamy rage quit. Mamy rage quit, Ronaldo znam 10-0, ale nie ma co się dziwić. Nie ma co się dziwić. W końcu znalazło mi rywala. Są problemy ze znalezieniem. Oj, 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 oj. Neymar, Kylian. O Boże, obrona tutaj też Kyle Walker. No będzie ciężka misja, ale postaramy się. Też jej cały czas robię te eventy, że to nie wiadomo. A teraz Cristiano Ronaldo ładnie wchodzi, to powinien być gol. 1-0, kapitalny początek. Steven Gerrard, a Jezus. Stevie G, oczekujemy czegoś więcej od siebie. Łobaben. I teraz Kopara. Kopara nie dał rady. A Mbappé, to musi być remis. Ja pierdzielę. 90 minuta. Zobaczmy, Ronaldo chce walczyć, nie chce dogrywki. Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Nie! Dawaj, Ronaldo. Jeszcze do końca. Cristiano. Neymar! Neymar, nic z tego! To będzie dogrywka. Nie! Hagi do Neymara. Zobaczmy, Neymar. No to musi być gol. To musi być gol. Neymar. 2-1. Poczekałem, aż się ładnie przesunie. No i mamy to. Potem Sissoko wyleci w paczce. Sprzedamy go. I Neymar 3-1. Mamy finał, mamy finał. Neymar 4-1. No właśnie, tamten mecz był pod kontrolą, ale zamiast się skupić na strzelaniu w sumie kolejnych bramek, to ja już grałem typical na utrzymanie 1-0. No i skończyło się to, jak się skończyło, wyrównanie. No a teraz już rywal. W taki sposób kończy ten mecz. Lecimy z finałem. Dobra, skład finalisty. O proszę, gramy z Damianem. Okej. Damian Kornienko. Mbappé, Pogba. Okej, jestem ciekawy tego Pogby przede wszystkim. Nie widziałem tego Pogby i też sam nim nie grałem. A teraz Cristiano Ronaldo. I prowadzimy w finale. 1-0. Najlepsze jest to, że ja o fucie się dowiedziałem dopiero w FIFA 14. O! Teraz Neymarito może to zakończyć. Neymar, Neymar. 2-0. Mamy to. Zobaczmy, Stevie G. Oj. Karny? Za co? Gościu wziął pauzę. Gościu wziął pauzę. O Boże, przepraszam. Przepraszam. Nie. Nie. Ale gościu może wyjść. No nie dziwię się. Powiem tak, nie dziwię się, że mój przeciwnik opuścił ten mecz. Ale za co tam był karny? Nie mam absolutnie pojęcia. Nie zobaczyłem pewnie tego, no standardowo. Chociaż KP. Ty miałeś sposób, nie? Na te powtórki. Co tam trzeba było zrobić? Włącz ostatnią powtórkę. Patrzcie teraz. Jak zobaczyć ostatnią powtórkę? KP nauczyciel. I poczekaj do samego końca i wciśnij. Okej, dobra. Czyli lecimy cyk. Ale do końca tej drugiej powtórki? Czyli teraz? A, jest! Pa! Widzicie? Trzeba do końca, elegancko obejrzeć poprzednią powtórkę, wcisnąć prawą gałkę i możecie wrócić do tej powtórki, która tu jest. To jest unikatowe, to jest unikatowe. I teraz zobaczcie, za co dostałem karnego. Aha. Przepraszam bardzo, ale za co był karny, to nie mam pojęcia. W każdym razie w taki sposób można obejrzeć i powtórkę i w taki sposób też można uwalczyć rzut karny. Wygrywamy. Finał draftu. 3-0 był rage quit. No i teraz pytanie. Jakie nagrody? Podczas tego draftu śmiałem się, że dostaniemy paczkę za 100k i 40 000 końców, czy tam 45 000, bo takie nagrody też istnieją, ale... dostajemy paczkę za 50 000 i paczkę za 5 000. No nie można narzekać, nie można narzekać. Więc zobaczmy. Pierwsza paka za 5 000. Zobaczmy. W paczce za 5 000 nie liczymy na nic, dlatego tutaj jest tylko Ben Rahma. Ale w paczce za 50 000 już jakaś karta z drużyny specjalnej, jak najbardziej. Zapraszamy. Tu damy na Quixel, to bierzemy. Teraz tutaj cyk, Werder, Quixel. No i paka za 50 000, proszę Państwa. Uwaga, ladies and gentlemen, panie i panowie. Wtrzymajmy oddech na chwilę, bo wjeżdża potężna paka za 50 000 i jest walkout! ale chyba zwykły. No dobra, też dobrze. No, Anglia? Napastnik Harry Kane, warty w okolicach 30 000 końców. Myślę, że warto w tym momencie przeczekać z tym Kane'em, bo w przyszłości pewnie overale podskoczą trochę do góry. Więc to oznacza jedno, za ten draft jesteśmy zarobieni. A oprócz Kane'a jeszcze Lukas i Rodrigo. Pytanie, czy Lukas jeszcze coś kosztuje w tej grze? O, on więcej niż Kane! Ej, ten Lukas trzyma cenę, nice! 40 koła Lukas, Harry Kane w okolicach 30. Nice, I'm proud.